Siema, oglądam teraz Remigiusza jak graciaszka, jak gra sobie i stwierdziłem, że wyślemy mu gówno. A widziałem, że ty Nexus piszesz coś. Dzięki stary, no naprawdę dzięki. Nexus mi wysłał kupę. No cześć, zadam wam jedno proste pytanie. Co jest najszybsze na świecie? Uczniowie wychodzący ze szkoły po ostatniej lekcji? A może firmowa Skoda Fabia na autostradzie? A może światło? Wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, które przed chwilą wymieniłem, mają tendencję do zapierdania. Natomiast na pewno tutaj pierwsze miejsce zajmuje Blizzard z wypuszczaniem głupich, niepotrzebnych aktualizacji. Postanowiono wypuścić nową aktualizację na Battle.net, czyli platformę, której używamy do włączania naszych gierek, które ostatnio wzbogaca się o coraz to kolejne funkcje socjalne. No i tym razem ta aktualizacja wzbogaciła naszą piękną platformę w zajebiste, no i bardzo potrzebny emoji. Jezu, czemu? Więc od dzisiaj w porozumiewaniu się z naszymi znajomymi będą nas wspierać emotki, które znajdziemy m.in. na Facebooku i wielu innych portalach. No i znajdą się tam takie nasze ulubione emotki jak śmiejąca się morda z balonami pod oczyma, bo tak się śmieje, że normalnie aż płacze. Ja nie wiem, czy to jest śmiech, czy to po prostu jest rozpacz i już, no już depresja po całości. Kurwa, moje życie ma sens zamienne. Ewentualnie taka morda, która może być użyta w momencie, gdy zobaczymy ceny tokena powyżej 300 tysięcy golda. No i oczywiście nasz niezapomniany, najulubieńszy super emotek, emojek, no po prostu gówno. W sumie widzę zastosowanie, szkoda, że wrzucili to dopiero teraz w Legionie, który jest naprawdę dobry, bo w poprzednim dodatku rzeczywiście ta emotka mogłaby bardzo dobrze opisywać stan gry. Co jest w ogóle śmieszne, to to, że słowo gówno jest cenzurowane na Battle.net. Jeżeli wpiszecie gówno, to zostanie wam to zablokowane, natomiast nie ma problemu w tym, żeby użyć emotki gówna uśmiechniętego i tu już akurat cenzury żadnej nie ma. No super, no świetnie. Natomiast to, te emotki wszystkie działają tylko i wyłącznie w obrębie platformy Battle.net, czyli jeżeli odpalimy sobie okienko tej rozmowy na Battle.net z naszymi znajomymi, to dopiero wtedy możemy użyć tych emotek, ponieważ te emotki jakby w grach typu World of Warcraft na czacie po prostu są wyświetlane za pośrednictwem znaku zapytania, czyli grając z kolegą WoWa, no nie możemy wysłać mu gówna, bo jedynie zobaczy to znak zapytania i wydaje mi się, że no to jest idealne przeniesienie tej emotki, co ja robię. Co jest w ogóle jeszcze śmieszniejszym elementem, to to, że to jest tylko wsparcie dla tych emotek. Nie możemy tych emotek jakoś tam bezpośrednio używać, czyli nie ma żadnego takiego menu do wybierania tych naszych emotków. Jedynie co sam Blizzard zresztą napisał, że możemy je przekopiować, czyli musimy iść na jakąś stronę internetową, która dopiero, wiecie, pozwoli nam wybrać, którą emotkę chcemy, a następnie ją przekopiować z powrotem tutaj do naszego czatu, więc no good luck with that. No nie wiem, mi by się szczerze mówiąc nie chciało. Dobrze, z tego patcha wychodzi coś dobrego, bo chociażby na przykład jest teraz wsparcie, jeżeli chodzi o starsze wiadomości, czyli to nie jest już tak, że jak wyłączycie Battle.neta, to wam znikają wszystkie wiadomości, teraz archiwum tych wiadomości jest zapisywane do 28 dni, więc spoko, jeżeli mamy jakiegoś tam kolegę, który coś nam kiedyś głupiego napisał, możemy mu teraz to wypomnieć, spoko. Ale czemu ja tak hejtuję to, tak? Znaczy ktoś może stwierdzić, że hejtuję, no nie, no powiem szczerze, dobie się to nie podoba. Dlaczego? No bo bardzo szczerze mówiąc nie lubię tych emotek, wkurwa mnie po prostu, jakoś tak się dzieje, może to moja natura takiego łososia, który płynie pod prąd i próbuje gdzieś tam wskoczyć po wodospadzie do góry i to jestem ja, jestem łososiem. Natomiast wydaje mi się, że na platformie Battle.net są ważniejsze rzeczy do wprowadzenia niż chociażby tutaj te emotki. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na Memo Champion, gdzie po prostu komicznie to wygląda, gdzie na topie mamy tutaj oczywiście wsparcie dla nowych emotek, takie wiecie, super fajne. Natomiast kawałek na dole
jeżeli chodzi o ten właśnie portal MMO Champion, tworzy on taką historię, czyli pokazuje, co mniej więcej w tym okresie w poprzednich latach było wprowadzone. Więc mamy na przykład max level content został odblokowany w Legionie, mamy tutaj, że in-game goodies na BlizzCon 2015, Warlords of Draenor Cinematiki, Mist of Pandaria Previews on czy się pojawiły, no i przede wszystkim dosłownie 5 lat temu, o ile dobrze pamiętam, tak, jest to napisane, 5 lat temu pojawił się pierwszy post na temat tego, że na platformie Battle.net pojawi się opcja Appear Offline, czyli pokaż się jako offline. Od tamtej pory raz na jakiś czas pojawiają się jakby wzmianki na ten temat, że już niedługo to trafia, nawet w najbliższym czasie, jakoś tam w 2017 czy coś takiego pojawiło się znowu to, że pojawi się ta opcja Appear Offline, czyli po prostu na Battle.necie będziemy mogli zaznaczyć, że jesteśmy offline, nikt nas nie będzie widział, ale będziemy mogli grać. Do dziś dzień taka opcja nie istnieje. Stąd też no, trzeba korzystać z jakichś różnych dziwnych rzeczy, nawet grzebania gdzieś tam w kliencie tak, by nie pokazywać się naszym znajomym, że jesteśmy offline. No i w sumie po co jest coś takiego? No, z jednej strony to po co, ale powiem wam tak, jako dzieciak, który gdzieś tam kiedyś miewał bardzo dużo kar na komputer z różnych ciekawych powodów, miałem taką przypadłość, że kiedyś po prostu jak miałem karę na komputer, nie mogłem wchodzić na komputer, no to ja musiałem na przykład wyłączać router przed włączeniem komputera, jak rodziców nie było. Następnie, gdy już się zalogowałem, to musiałem wyłączyć Skype'a, wyłączyć gadu-gadu i dopiero podłączyć sobie internet, dlatego że moi rodzice monitorowali mnie, czy na przykład wlazłem na komputer, bo było to widać. Więc na pewno będzie to przydatna opcja, jeżeli chodzi o dzieciaki, które często dostają karę. Ale nie, serio. Opcja Appear Offline jest opcją, która naprawdę by się przydała wielu osobom. Ja jako twórca również bym z tego skorzystał, bo często jest tak, że chciałbym po prostu być offline na tym Battle.necie, żeby nikt gdzieś tam do mnie nie pisał w trakcie, gdy powiedzmy coś nagrywam. Oczywiście w świecie gry nadal będę funkcjonował, no nie może mnie Blizzard po prostu usunąć z gry i że będę sam po prostu biegał po świecie. Natomiast na pewno zredukuje to liczbę gdzieś tam wiadomości, którą otrzymuję, ale jest wiele osób, które też chociażby nie chciałoby się pokazywać swoim znajomym, chcą wskoczyć na szybką sesję, gdzieś tam sobie coś pograć samemu, albo mają jakichś wielu nachalnych znajomych, których powinni wyrzucić, wiem. No nie wiem, w każdym razie opcja Appear Offline na pewno znalazłaby wiele zastosowań i powinna się pojawić, a się nie pojawiła. A co się pojawiło? No pojawiło się, no pierdzielone gówno. No dosłownie gówno się pojawiło, no serio. Dlaczego jeszcze ta opcja mi się nie podoba? Dlaczego w ogóle to są te emotki takie, kurde, no gówna po prostu, no? Ponieważ jeśli popatrzymy na jedną z gierek Blizzarda, czyli Heroes of the Storm, tam możemy znaleźć pakiety właśnie emoji z różnych gier Blizzarda. Dlaczego by tego nie wprowadzić na platformę Battle.net? Aha, bo jest płatne, no tak. Ale w sumie za walutę z gry można to zdobyć, więc spokojnie. Zamiast tego będę widywał p***dolone baloniki pod oczami jakiegoś śmiejącego się gościa, albo będę widział po prostu ikonkę gówna, czy też... Niemożliwe, ludzie... Przepraszam, trochę hejtu mi się wylało, ale... Ale ja już przygotowałem, zobaczcie, tutaj mam mopa dosłownie, żeby pozmywać zaraz ten mój hejt z podłogi. Więc moim zdaniem priorytety, jeśli chodzi o platformę Battle.net, są po prostu... No gdzieś tam takie, no niezbyt poukładane, stąd też, no nie wiem, taka prośba do Blizzarda, pewnie mnie i tak nie usłyszą, ale mam nadzieję, że ktoś gdzieś tam na Reddicie będzie to przekazywał. Zróbcie Appear Offline opcję, na pewno się przyda bardziej niż te emotki, które nawet nie można używać, tylko trzeba przekopiowywać, po prostu bierzecie przekopiuj, kopiuj, wklej i dopiero wtedy możecie na przykład korzystać z tych emotek, a ciągle wklejanie i kopiowanie też jest głupie. Skorzystajcie ze swoich genialnych, zajebistych emotek, które są ograniczone do gry Heroes of the Storm, w którą nie każdy gra. No i jeśli chodzi tak o porównanie community tych dwóch gier, nie chcę tutaj kwasić na Heroes of the Storm, ale nie jest to najpopularniejsza gra Blizzarda, stąd też wykorzystanie tego na pewno w szerszy sposób byłoby moim zdaniem bardzo fajne. Macie swoje emotki, używajcie swoich emotek. No i co mogę jeszcze powiedzieć? No taki jeden mały hejterski materiał mi się zrobił. Kurde, przepraszam, nie chciałem. No patrzcie, Remigiusz Maciaszek gra w Overwatcha. Wyślę mu gówno. Kurwa, nie mogę. What the fuck? Czy ja mogę mu naprawdę wysłać fuckersa? Ja p***olę, no nie wytrzymam. Znajdę jeszcze jakąś super motkę. KFC dostawa. To jest dobre, już wiem co zjem nawet. Jezu, co to jest? Co to ma być? Cream white emoji scream? Czy to... To jest rasistowskie, ej, serio? To powinny być, wiecie, te emotki dla... no, dla Danii. Wiecie, bo w Danii wszyscy są blondynami. Moderate brown emoji.
Serio? Dark br... O... fa... Nie wytrzymam. Black emo... O jeż... No dobra, moi drodzy, słuchajcie. Super zabawa, 10 na 10. Najlepsza aktualizacja na Battle.net, taka kiedykolwiek w ogóle istniała, więc... Co sądzicie na ten temat? Napiszcie w komentarzach. Używając tylko emotek, pamiętajcie, nie możecie napisać komentarza bez emotek, musicie wyrazić to, co myślicie emotkami, które są. Składowy komentarz tutaj, zobaczcie, macie te pierdolone emotki, za przeproszeniem. Możecie na przykład opisać, że oglądałem najpierw z zarumienieniem, później się wkurzyłem, zawiodłem się bardzo na tym filmie, ale w sumie później stwierdziłem, że i tak cię kocham. I film bardzo mi się podobał. O, i w ten sposób zamieszczacie komentarze. Oczywiście pamiętajcie o tym, żeby ocenić moje filmy, bo mi wyświetlenia ponoć spadają i w ogóle najgorzej jest z łapkami, więc jak nie dacie łapki w górę, to będę wam spamował emotkami i tyle, koniec. Zapisałem się już do fryzjera, jeśli o to chodzi. Natomiast, moi drodzy, jeżeli wam się materiał podobał, to jak najbardziej zostawcie łapkę w górę. Jeśli wam się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. No i napiszcie pozytywny komentarz właśnie w formie emotek. Tu macie gdzieś kolejny subskrypt. Czekajcie, odsunę się trochę. Tutaj macie subskrypcję, tutaj macie dwa kolejne filmy, których mogliście nie oglądać. No ja sobie jeszcze chwilę tu poczekam w takim razie.